Czy Polska jest dzisiaj przyszłością Europy według Ciebie? No z pewnością jest przyszłością, jest też tak naprawdę ostatnią kolebką cywilizacyjną, jedną z ostatnich tej prawdziwej europejskiej cywilizacji. No biorąc pod uwagę to, co widzimy na Zachodzie, ten upadek wartości, upadek moralny, no to możemy powiedzieć sobie jasno, przyjeżdżają do nas, zresztą tutaj jest sporo obcokrajowców właśnie, Włosi, Hiszpanie, Szwedzi i mówią to jasno, że tak naprawdę jeśli nie my Polacy, to Europę czeka zagłada. Skąd hasło? Skąd pomysł na to hasło? Polska od zawsze, od zarania jest związana z religią katolicką i wielokrotnie w swojej historii zawierzaliśmy Bogu właśnie naszą beznadziejną sprawę i wielokrotnie właśnie to ze sztandarami Boga, ojczyzny i honoru właśnie odzyskiwaliśmy swoją wolność. Dlatego także warto o tym wspomnieć, że i dziś ten Bóg jest bardzo ważny, istotny i bez Boga po prostu Polski nie będzie. W przyszłym roku wspólny marsz wszystkich środowisk patriotycznych? No ja uważam, że tutaj jest wspólny marsz wszystkich środowisk patriotycznych. Natomiast oczywiście my zapraszaliśmy nieraz prezydenta na swoją, na oddolny społeczny marsz niepodległości. I tak, sądzę, że rok temu także ten marsz będzie, na pewno się odbędzie. Sądzę, że nawet będzie miał rekord frekwencyjny. Natomiast czy pojawi się strona rządowa, no to już proszę pytać stronę rządową. Dzięki bardzo.